Ja chciałbym dzisiaj porozmawiać o uciekaniu, o ucieczce. Ja czasami słyszę coś takiego, że się ucieknie do chmury. Usłyszałem takie sformułowanie parę razy w ostatnim czasie. I jak się nad tym zastanowiłem, przypomniał mi się Erich Fromm, jego rozróżnienia na takie dwa rodzaje ucieczki. Jedna to jest ucieczka od czegoś, druga to jest ucieczka do czegoś. I tak, z jednej strony to słyszę wiele historii o uczniach, którzy z jakiegoś powodu w jakiejś szkole się nie odnajdowali. Niektórzy nawet dyrektorzy szkół wysyłają uczniów do chmury, mówią, wiesz co, może w chmurze lepiej się odnajdziesz. I to jest jak najbardziej zrozumiałe i jak najbardziej to jest ważny powód, że się nie chce być w jakiejś tradycyjnej szkole czy w szkole, w której się uczęszczał dotychczas. Natomiast dzisiaj z okazji otwarcia tego nowego roku szkolnego właśnie chciałem szczególnie zwrócić uwagę na ten drugi kawałeczek, czyli okej, my załóżmy od czegoś uciekniemy. Być może od jakiegoś nauczyciela, z którym nam było trudniej, być może od jakiejś sytuacji, która była trudniejsza, chociaż nie wszyscy mają takie historie, wielu z was nie ma. Natomiast dla mnie zabawa zaczyna się dopiero wtedy, kiedy już mamy ten spokój, powiedzmy, okej, już pożegnaliśmy coś, co nam w jakiś sposób nie służyło. W tym momencie mamy czystą kartę. Nasza edukacja jest czystą kartą, nasze życie jest czystą kartą i możemy ją sami zapisywać. I teraz pytanie, czym my ją chcemy zapisywać? Jeśli nie chodzimy do tradycyjnej szkoły, chodzimy do takiej innowacyjnej szkoły jak Chmura, to pytanie jest do nas, czym my chcemy wypełnić nasze życie? Jaka jest nasza intencja? Co byśmy chcieli, żeby w naszym życiu się wydarzyło? Bo wiecie, niektórzy to się obawiają, że wy wszyscy spędzacie dni na kanapach albo grając w komputer. A już w najlepszym razie siedząc i oglądając lekcje online. Natomiast pytanie, czy to jest rzeczywiście? Dla kogo to jest prawda rzeczywiście? Podnieście ręce. Dobra, w studiu nikt się nie zgłosił. Na pewno oczywiście w jakimś sensie jest to prawda dla każdego. W sensie ja też mam takie dni, że idę się położyć na kanapie i leżę. Natomiast jest pytanie, czym my chcemy wypełniać nasze życia? Jak byśmy chcieli, żeby one wyglądały? I jakie konkretne kroki my będziemy podejmować? I stąd znamy wiele historii waszych, naszych uczniów, czy całych rodzin, które właśnie wypełniają to zainteresowaniami, wspólnie spędzanym czasem, z rodziną, ze znajomymi, własnymi projektami, pasjami, marzeniami. Tam jest bogactwo. I to, do czego ja was zachęcam dzisiaj z okazji otwarcia tego roku szkolnego, to właśnie skupianie się przede wszystkim na bogactwie tego, czego wy chcecie doświadczać, w opozycji do tego, czego nie chcecie. To, co nie chcecie, to już zostawiamy za nami. Skupmy się pozytywnie na tym, czego my chcemy doświadczyć, jak chcemy, żeby nasz rok szkolny w chmurze wyglądał. Ewelina wspomniała o tym, że to jest nasz czwarty rok szkolny. Właśnie zaczynamy czwarty rok szkolny i że 3 lata temu na pokładzie mieliśmy 100 rodzin. I jedna rodzina z tych 100 rodzin jest tutaj dzisiaj z nami. Ja pamiętam, jaki to był rok, kiedy platforma zupełnie jeszcze nie wyglądała tak jak ta teraz, kiedy nie mieliśmy tak dużego wsparcia psychologicznego jak obecnie, kiedy nie było niektórych przedmiotów na platformie, które właśnie teraz, z których możemy korzystać. Nie było festiwali, jeszcze żadnego nie zrealizowaliśmy w tamtym roku. Tego wsparcia było dużo mniej, tej takiej czasami nazywamy to oferty. A spodziewam się, że dla tych rodzin, tak słyszałam, to był naprawdę wspaniały Bliżej. czas. Bliżej. Tak. Więc mówię o tym dlatego, że pomimo tego, że my chcemy rozwijać naszą szkołę w takim sensie, żeby właśnie było jeszcze więcej zaproszeń, z których możecie skorzystać. Mówię tutaj teraz głównie do uczniów, ale też do rodziców, to mimo tego nie czekajcie. Nie czekajcie na to, aż szkoła coś zaproponuje, zaoferuje, poda, poleci, zarekomenduje, tylko chociaż chcemy się rozwijać dalej, naszą podstawową taką wartością, jaką możemy wam dać, to jest ta właśnie wolność do korzystania z waszego życia w taki sposób, w jaki wy tego pragniecie i wierzę, że potraficie. Nieważne, czy jesteście w czwartej klasie obecnie, czy w czwartej liceum. Więc cieszę się, że jesteśmy tu razem i jesteśmy dla siebie dobrymi kompanami i dobrym wsparciem. I cieszę się, że jesteście w tej szkole, a jednocześnie nie polegajcie na tej szkole. Wasze życie to jest coś znacznie większego niż ta szkoła czy inna szkoła. Bo wiecie, my mamy bardzo dużą ofertę warsztatów, różnego rodzaju wsparcia, zajęć, konsultacji. I jednocześnie to nie jest tak, że ta szkoła
jak zresztą żadna inna szkoła. Nie jest tak, że szkoła was czegoś nauczy. Każda szkoła to jest pewne środowisko. Każda szkoła to jest pewne wsparcie, które człowiek może dostać na swojej ścieżce uczenia się. Ale jeśli jakaś szkoła mówi, że nauczy, to jest pewne przybliżenie, bo tak. Szkoły nie uczą. One po prostu, nie wiem, być może coś przekazują, być może coś organizują, ale to od was zależy, co wy z tym zrobicie. Tak, albo że któraś szkoła zapewni, że będziecie szczęśliwi w życiu. Tak też nie będzie. Także zachęcamy was do brania steru swojego życia w swoje własne ręce. I rozumiem, że w większości jest tak, że zapewne już tutaj jesteście, dlatego że właśnie podjęliście taką decyzję, że zmieniliście szkołę na alternatywną, innowacyjną szkołę w chmurze. I jednocześnie nie spoczywajcie na laurach, tylko jeszcze bierzcie więcej sterów swojego życia, dlatego że macie bardzo, bardzo dużo możliwości. To zupełnie niezależnie od chmury. Tak. Ja też chcę się podzielić z wami taką historią. Historią tego, co odkryłam w momencie, kiedy urodził się mój syn. On ma obecnie teraz 3 lata i zanim się pojawił na świecie, to ja myślałam, że kiedy dziecko się rodzi, to jest taki jeden dzień, on się urodzi i już jest. I jest już człowiekiem. I to prawda, jest człowiekiem, ale ten proces jego rodzenia się i takiego pojawiania się tutaj w świecie i takiego jak pojawiania się też w nim samym życia trwał wiele miesięcy. To było tak, że on był przecież u mnie w brzuchu i żył jakby na godzinę przed tym, jak się pojawił, a potem się pojawił, ale był takim trochę, jak wyglądał jak krecik, miał takie, wiecie, mało patrzył na zewnątrz, nie łapał kontaktu wzrokowego i to potem pojawiało się z kolejnymi tygodniami. Mówię o tym dlatego dzisiaj, że dzisiaj jest też taki ważny dzień, rozpoczęcie roku szkolnego. I można mieć takie oczekiwanie, że wow, że dzisiaj po prostu wystartuję i będę jakby... To jest już zupełnie nowa rzeczywistość niż wczoraj. I znów, tak samo jak z tymi urodzinami, trochę tak jest, że dużo się zmienia, a jednocześnie nic się nie zmienia. Tak od, wiecie, od jednej sekundy, od jednego dnia. Więc też mówię... Chcę wam powiedzieć i poprosić was o to, żebyście byli wobec siebie wyrozumiali, łagodni i tacy otwarci na to, zwracający uwagę na to, że to ten rok szkolny, to bycie właśnie w szkole, uczenie się, to jest zawsze proces. Nie musi być tak, że z dnia na dzień będziecie już wiedzieć, jak się uczyć samodzielnie. Albo jak się uczyć samodzielnie na wyższym levelu, jeśli już to jest wasz któryś rok w chmurze. Nie musicie od jutra mieć 5 pasji, bo mówimy tutaj o to, żeby wykorzystywać właśnie swój czas. Nie musicie od jutra wiedzieć, jak zbawić świata. Nie musicie od jutra mieć 50 znajomych. To będzie się powoli pojawiać i dobrze jest, polecam wam, żebyście mieli taki obrany kierunek, wiedzieli, na czym wam zależy. Mamy obrany kierunek, a jednocześnie jesteśmy wyrozumiali na to, że nie osiągamy tego od już, tylko że to będzie proces i idziemy w tamtym kierunku i nie jesteśmy tam natychmiast błyskawicznie. I te dwie rzeczy są potrzebne naraz. Czyli z jednej strony chcemy, żebyście mieli dla siebie dużo wyrozumiałości i przestrzeni. Też mówię do rodziców, miejcie dużo wyrozumiałości i przestrzeni dla waszych młodych, którzy się uczą w chmurze. Bo to jest tak, że tak, nie poszli dzisiaj do tradycyjnej szkoły, jutro też nie pójdą i pojutrze też nie pójdą, ale to nie znaczy, że zaraz nie wiadomo, jaka transformacja się stanie. Miejmy na to przestrzeń, miejmy na to cierpliwość, że to jest pewien proces. Miejmy tą przestrzeń, to jest jedno. I drugie, bardzo mocno trzymajmy intencje, po co my to robimy. Czego my chcemy, dokąd my chcemy dojść. I w ten sposób możemy dokonywać malutkich zmian w naszym życiu. Możemy stawiać małe kroczki i to wszystko, o czym marzymy, czego chcemy, czy dla was jako dla młodych, czy jeśli wy rodzice chcecie czegoś dla swoich dzieciaków, to pozwólmy, żeby to mogło się urodzić. Czasami nawet jest tak, że to wiele miesięcy zajmie, zanim się znajdzie tą jakąś iskierkę z zapłonu i coś się zapali. Ważne, żeby poszukiwać. Żeby nie czekać, tylko żeby szukać już teraz. Nawet jeśli nie znajdujemy od razu, to ważne jest, żeby szukać. I tak samo, tak jak przy urodzeniu się dziecka, w tej mojej historii, tak samo rodzi się dziecko, ale też w pewien sposób rodzi się rodzic. Ja nie byłam mamą, zanim nie pojawił się mój syn. Więc dla rodziców, tych z was, którzy towarzyszą własnym dzieciom w tej podróży w szkole w chmurze, to też jest jakiś proces. Was też się coś zmienia. Chociaż nie jesteście może tutaj głównym aktorem na tej scenie. I chciałem jeszcze taką śmieszną rzecz mi przyszła do głowy, że na początku różne rzeczy
na przykładzie chmury, mogą być pokraczne. Na początku, wiecie, na początku różnie mogą rzeczy wychodzić. I tak naprawdę nie ma znaczenia, jakie coś jest na początku. Ważne, jakie to coś jest na końcu. Nie ma znaczenia, jak wygląda wasz pierwszy dzień w chmurze, czy pierwszy dzień roku szkolnego w chmurze. Ważne, z czym wy będziecie kończyć tą edukację, powiedzmy, albo w ogóle, jak wasze życie będzie wyglądało. Jak wygląda teraz, jak wygląda później. Także tak, zachęcamy, żebyście mogli skupić się na byciu w tu i teraz i jednocześnie byciu w dążeniu do czegoś, co być może jest jakieś pełniejsze, piękniejsze dla was. Chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz poza scenariuszem. Proszę. Tak, chcę powiedzieć, bo dużo mówimy tutaj o początku i oczywiście dla całej naszej społeczności, dla mnie również to jest jakiś nowy początek, a jednocześnie pamiętam też o tym, że obecnie bardzo duża część naszych rodzin to są rodziny, które są już drugi albo trzeci rok w chmurze. I w związku z tym dla was pewnie część z tego, o czym do tej pory powiedzieliśmy, to jest już w jakiś sposób taki przepracowany, znajomy temat. Już doświadczyliście tego swojego najważniejszego początku. I to, do czego chcę was zachęcić teraz, to do tego, żebyście mieli taką świadomość swojego doświadczenia i swoich kompetencji. To jest naprawdę, jakby popatrzeć na społeczeństwo nasze w Polsce, to jest coś super unikatowego, że macie to już za sobą i żebyście teraz, wiedząc, że to macie, mogli się tym dzielić, jeśli chcecie. Czyli na przykład, jak można to zrobić? Można na przykład napisać post o tym, że hej, ja właśnie układam sobie plan na najbliższy miesiąc, jeśli ty nie masz pomysłu, jak to zrobić, to możesz do mnie napisać. Albo widziałam dzisiaj też taki post na grupie akurat rodziców, że ktoś cieszył się tym, że już zapisał się wraz ze swoim dzieckiem z 8 klasy na już wszystkie egzaminy do końca tego roku szkolnego. I tam niektórzy pytali go o to, wow, jak to zrobiłeś? I potem dzielenie się tą wiedzą, tą informacją, czy nawet tym entuzjazmem, to jest coś bardzo cennego. Więc pamiętajmy też, że właśnie to jest to doświadczenie, te kompetencje są unikatowe. To jest naprawdę realna wartość się nimi dzielić i można się nimi dzielić. To jest bardzo dobrze widziane tutaj w naszej społeczności, żeby sobie nawzajem pomagać.